samo. Pozdrawiamy. Warszawa! Pozdrawiamy! Borowiec! Pozdrawiamy! No dalej! Za Niemyś! Noskowa! Noskowa! Za Niemyś! Za Niemyś! Pozdrawiamy! Strzyżego! Pozdrawiamy! Skórzewa! Pozdrawiamy! To teraz Poznań! Pozdrawiamy! Poznań! Pozdrawiamy! Poznań! Pozdrawiamy! Nataje! Pozdrawiamy! Poznań wolny! Pozdrawiamy! Poznań wolny! Pozdrawiamy! Poznań wolny! Pozdrawiamy! Poznań wolny! Pozdrawiamy! Państwo, do dziura jest Bartek! Jest Bartłomiej Wrumleski! Prosto z Warszawy! Prosto z Warszawy! Dziękujemy! 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 Bo tak jak mówiłem, dzisiaj zaczniemy od hymnu. Czapki z głów. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie Martem, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Już nam ojciec do swej baśni mówi zapłakany. Słuchaj jedno, ponoć nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Wszyscy okrzykniemy i ojczyzna nasza. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Każdy się może wygumować. Dotarł do nas drugi z naszych posłów, tak. Szymon Szynkowski Welsen. Dziękuję! Od Platformy! Poznań!
Pozdrawiamy! 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 Dziękuję, pozdrawiam. Niemiecki publicysta Gazety Wyborczej napisał, że Tusk musi przywrócić rządy prawa szybko, wykorzystując całą potęgę państwa policyjnego. Nie wiadomo, czy była to tylko sugestia, czy polecenie służbowe, ale premier posłuchał. Czyżby mieszkający we Wrocławiu od 30 lat Klaus Bachmann był oficerem prowadzącym Donalda Tuska? Tak jest! Hańba! 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 Specjalnie dla pana pułkownika Sienkiewicza wczorajsze hasło. Gdyby twój pradziadek żył, to by dziś rozpaczy pił. Gdyby twój pradziadek żył, to by dziś rozpaczy pił. Gdyby twój pradziadek żył, to by dziś rozpaczy pił. Jeszcze nasza rozgrzewkowa. Ruda! Wrona! Orła nie pokona! 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 Kochani, a teraz oddaję głos Piotrowi! Pozdrawiamy towarzysza Lenina. Brawo! A teraz oddam głos chuliganowi. Teraz oddam głos naszym kolegom posłom, którzy... Państwo, teraz oddaję głos naszym kolegom posłom, którzy przez ostatnie dni własną piersią chronili wolne media, czyli jeszcze jeden okrzyk. Wolna Polska! Wolne media! Wolna Polska! Wolne media! Wolna Polska! Wolne media! Proszę bardzo. Nie będzie drugiego zamachu! Szanowni Państwo, poznaniacy, przyjaciele, rząd Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi stara się bezprawnie i siłowo przyjąć media publiczne. Zgadzacie się? Nie! Zgadzacie się? Nie! Zgadzacie się? Nie! 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 Mamy, proszę Państwa, do czynienia z władzą, która przez ostatnie lata mówiła, że chce w Polsce demokracji. I mamy od ponad miesiąca najmniej demokratyczny Sejm od 1989 roku. Zgadzacie się? Hańba! 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 Precz komuną! 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 W czasie expose Donald Tusk powiedział, że zasady demokracji i agencji prasowej każdego dnia pojawiają się ludzie, którzy działają bez podstawy prawnej, z osiłkami, z ochraniarzami, zajmują każdą z tych instytucji. Czy obronimy! Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności obecny tu nasz kolega Szymon Szynkowski-Welsenk. Brawo! 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 Brawo dla pana posła! Brawo! Brawo! Inni parlamentarzyści wielkopolscy, Zbigniew Hoffman, Zbigniew Dolata,
pani minister Marlena Maląg, Marcin Porzucek, Jan Mosiński. Wszyscy uczestniczą w tych działaniach. Podejmujemy interwencje poselskie, kontrole poselskie. Korzystamy z przepisów konstytucji, z ustawy o wykonywaniu mandatu posłów i senatorów. Jesteśmy w papie, jesteśmy w telewizji. Sytuacje, których tam doświadczamy, są absolutnie niebywałe. Nawet z użyciem przemocy, bez podstawy prawnej, nachodzenie tych instytucji i próby przejęcia. Ostatniej nocy razem z Szymonem doświadczyliśmy tego w Polskiej Agencji Prasowej, ale się nie poddaliśmy. Brawo! Nie zgadzamy się na nielegalne i siłowe przejęcie mediów publicznych. Nie zgadzamy się na powrót do sytuacji sprzed 2015 roku, gdy wszystkie duże telewizje, wszystkie duże stacje radiowe i wszystkie duże portale internetowe mówiły jednym głosem, głosem Donalda Tuska! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Nie do Berlina! Świnia! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Idzie świnia! Do Berlina! Do Berlina! Nie ma demokracji bez pluralizmu. Nie ma pluralizmu bez wolnych mediów. A z zamachem na wolne media mamy obecnie do czynienia. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować, że podjęliście nasze wezwanie, że tak licznie od wtorku gromadzicie się w tym miejscu. Chciałem podziękować Zbyszkowi, Ewie Emility, Poznańskiemu Klubowi Gazety Polskiej z panią Marią Zawadzką, Lidce Dudziak, wszystkim radnym Prawa i Sprawiedliwości, wszystkim osobom, które się tu pojawiają. Widziałem także inne kluby Gazety Polskiej z Krotoszyna, widziałem klub Gazety Polskiej z Puszczykowa i Mosiny. Słyszałem, jest także pan profesor Stanisław Mikołajczak, więc dziękujemy Ako. Wszystkim Państwu dziękujemy! Szanowni Państwo! Proszę Państwa, my tą walkę musimy wygrać. Widzę to tutaj na Waszych twarzach. Widzę to wszystkie te flagi. Proszę Państwa, ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie mieliśmy wcześniej. Nawet Lenin jest z nami. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, Bóg, honor i ojczyzna! 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 Szanowni Państwo, bardzo
miło jest mi Państwa tutaj tak licznie zgromadzonych widzieć w Poznaniu. Widziałem Państwa głównie z siedziby Polskiej Agencji Prasowej w telewizorze, kiedy oglądałem tam, podejmując interwencję poselską o 20 codziennie, co dzieje się w Poznaniu. I wierzcie mi Państwo, że Poznań był na tym tle różnych miejsc, gdzie demonstrowano szczególny.